Dzień dobry. Jako, że jestem stałym mieszkańcem wsi od urodzenia i oglądam przyrodniczy świat wokół własnej wsi, ale też wokół setek tysięcy wsi jeżdżąc po Polsce, mam wrażenie, że bardzo dużo zależy w ochronie przyrody od nas samych, od rolników, od gospodarstw rolnych i czasem nie robienie czegoś albo dołożenie zupełnie drobnych rzeczy może zmienić sytuację przyrody w okolicy. I dlatego dzisiaj opowiem o tym, jak chronić cenne siedliska przyrodnicze w gospodarstwie rolnym, w tym, z czym rolnicy stykają się na co dzień, oczywiście w ramach projektu Dzika Przyroda na wyciągnięcie ręki. Moi drodzy, takich najważniejszych obszarów dla przyrody w gospodarstwie rolnym zacząłbym szukać na łąkach. Po zmianach 30 lat temu, po tym jak zamienialiśmy komunizm na wolny kraj i jak szliśmy w kierunku Unii Europejskiej, mieliśmy taki okres przejściowy, kiedy te łąki niewielkie, często bardzo cenne przyrodniczo, użytkowane ekstensywnie przez całe lata, pozostawiane były przez rolników i zarastały. Zobaczcie, tutaj to są jedne z cenniejszych łąk na Dolnym Śląsku, które właśnie bardzo, bardzo mocno zaczęły zarastać. I co ciekawe, taką formą ochrony przyrody na łąkach jest ich użytkowanie. Czyli jak sobie pomyślimy, gdzie tak naprawdę łąki występują w Polsce bez udziału człowieka, to pierwsze, co mi przynajmniej przychodzi do głowy, są to hale powyżej granicy Kosodrzewiny, powyżej górnej granicy lasu i tam te ziołorośla i łąki w takim alpejskim stylu można znaleźć u nas w zasadzie w Tatrach, na Połaninach, w Bieszczadach, w szczytowych partiach karkonoszy, gdzie również i tam zbierano niegdyś siano i znoszono to siano na dół, dlatego że było tak duże zapotrzebowanie na pasze dla zwierząt w tych wszystkich, w każdym gospodarstwie. Każdy miał krowę, dlatego że to mleko było pozyskiwane tuż przy samym domu. Nikt nie kupował tego mleka w sklepie. Potem, kiedy zaczęły się zmiany, łąki zaczęto albo zaorywać i wprowadzać tą wszechobecną monokulturę kukurydzy, co jest wyrokiem jednoznacznym dla takiego małego fragmentu łąki, czyli te łąki, które były suchsze, już dawno zostały zaorane. Często nie wiemy, co straciliśmy, kiedy taka łąka została zamieniona w pole uprawne, ale sporo jeszcze łączek do dziś jeszcze jest. Są tam rzadkie rośliny i zwierzęta, i często patrząc na taką łąkę, możemy się zastanowić, czy ten kwiatek, czy on ma więcej jakiegoś znaczenia dla przyrody niż tylko to, że on tam jest. I jeśli pomyślimy sobie na przykład o czarcipensie łąkowym, który jest rośliną żywicielską przeplatki aurini, bardzo rzadkiego motyla, no to ochrona takich łąk z czarcipensem ma ogromne znaczenie. Oczywiście możemy chronić łąki mieczykiem dachówkowatym, co robimy w swojej fundacji. Możemy chronić storczyki, możemy chronić całe siedliska. Te siedliska, które są na przykład jakimiś mułakami, torfowiskami niskimi lub wysokimi, przejściowymi. To jest bardzo dużo różnych możliwości. I wtedy taka łączka, mimo tego, że użytkowana, a właśnie może dlatego, że użytkowana, ma duże znaczenie. Mówię dlatego, że ma być użytkowana, dlatego że inaczej sukcesja doprowadzi do zarośnięcia takiej łąki. Jeśli będzie sucho, pójdzie to w kierunku grądu, wejdą jakieś na początek tarniny, może graby, może dęby, a tam, gdzie jest mokro, wejdzie olcha, najczęściej wierzba i zmieni się siedlisko dość mocno. Z punktu widzenia ornitologicznego, te łąki mają jeszcze ogromne znaczenie jako żerowiska choćby dla bocianów białych. Ale też z takich łąk korzystają tam, gdzie są zwłaszcza oczka wodne, bociany, czarne żurawie. Rozmnażają się na tych łąkach rzadkie derkacze, czasem jakieś świerszczaki, tam gdzie są rowy niekoszone, tam gdzie są trzcinowiska, wchodzi brzęczka.
Więc moglibyśmy tu wymieniać i wymieniać, a tam, gdzie są duże, rozległe łąki, wilgotne, podmokłe, są to naturalne miejsca rozrodu czajki. No tutaj zobaczcie sobie właśnie i czajkę, i czarcikę słonkowy, przeplatkę. To są miejsca, na których te właśnie gatunki rosną. Problem jest taki, że dobrze, jeśli potrafimy rozpoznawać rośliny i zwierzęta, i wtedy możemy jasno powiedzieć, ok, ta łąka wymaga, czy tamta łąka wymaga ochrony, bo rosną tutaj ciekawe gatunki roślin i zwierząt. Jeśli do tego potrafimy powiedzieć coś więcej o ich liczebności, o ich zagrożeniach, to wtedy zachowanie tej łąki staje się wręcz naszą odpowiedzialnością. I mam takich przyjaciół, rolników, którzy rzeczywiście chronią łąki. Mało tego, powchodzili do programów rolno-środowiskowych, korzystają z dopłat i naprawdę wielu z nich cieszy się z tego, że te łąki istnieją. Wielu tych rolników w tej chwili, mimo że już sami nie mają zwierząt, nadal produkują siano, które bez nawozów, bez tych wszystkich dodatków sprzedają do hodowców koni. I to jest takie dobre połączenie, gdzie z jednej strony hodowli koni rozwija się coraz więcej, z drugiej strony te małe łączki, nawet wykoszone, tych kilkanaście balotów, które potrafią wyprodukować, jest sprzedawanych, jakoś to się wszystko łączy. Oczywiście są takie łąki, które wymagają troszkę więcej niż takiej prostej ochrony. To są na przykład łąki zalewowe w Dolinie Dużych Rzek z czosnkiem kątowatym. No ale tam należy myśleć o rozwiązaniach systemowych, o tym, jak wprowadzać nad rzeki z powrotem bydło, duże nawet stada, wcale nie muszą to być jakieś małe stada, dlatego że ptaki siewkowe, czy nad Bugiem, czy niegdyś nad Odrą, potrzebowały tego wypasu i te krótko wypasione, zalewane łąki były bardzo ważnym miejscem rozrodu rzadkich takich rycyków, krwawodziobów, kulików, i tego nam na pewno brakuje. I tutaj na pewno warto pomóc rolnikom, bo ja myślę o rozwiązaniach systemowych, czyli takich, które wspierają rolników gospodarujących na cennych łąkach. Oczywiście są też takie nieduże łąki, łąki zmiennowilgotne z rzadkimi już gatunkami, mimo że nazywają się, tak jak ten nasiężał pospolity, nazywają się, że są pospolite. Niegdyś bardzo pospolite, szukano, jak pamiętacie, kwiatu paproci. Paproci oczywiście nie mają, ale te kłosy zarodnionośne to były właśnie te kwiaty paproci, które przynosić miały szczęście, dobrobyt, urodzaj, płodność, jeszcze nie wiadomo co. Na takich łąkach, gdzie są jakieś takie jeszcze pozostałości tych rzadkich roślin, tu jest akurat łąka z tym nasiężałem, została spryskana Roundupem i na szczęście paprotniki nie są. Nie mają, mają inną odporność na Roundup. I akurat tutaj jeszcze ta populacja przeżyła, ale nie wiem, jak długo jeszcze ta łąka będzie niszczona i jak długo wytrzyma ta populacja. Na skraju z podkolanem białym, który się wylewa trochę z takich pobliskich ciepłych lasów dębowych. Więc takie miejsca na pewno zależą głównie i wyłącznie od rolników. Zadrzewienia śród pol, no to jest coś takiego, co pozostało w naszym krajobrazie rolniczym po tym, jak nie dało się po prostu tego zaorać, wykarczować, i takich miejsc mamy bardzo dużo. W Polsce te zadrzewienia śródpolne mają też charakter często taki wzdłuż rowów. Tworzą się łęgi olszowo-jesionowe, takie łęgi przystrumykowe, których ochrony wymaga dyrektywa siedliskowa. Jeśli są super rozwinięte i te łęgi są dobrze rozwinięte, to tym bardziej są warte ochrony, ale takie właśnie, jak zobaczcie, pozostałości, czy to jest czasem jakaś górka nie do zaorania niegdyś, czy jakiś dołek, no to są absolutnie ważne miejsca. Jeszcze na wschodzie Polski, na północnym wschodzie Polski gnieżdżą się w takich miejscach, są kolonie gawronów. Zdarzają się grubodzioby, ortolany, gatunek, który
jest gatunkiem ginącym w Europie, wymaga właśnie takich starych drzew, najlepiej w kontakcie z jakimiś uprawami roślin okopowych. Gnieżdżą się wrony, ale w tych starych przestojach dębów można zobaczyć koziorogi dębosze i tu już się zaczyna ochrona starych drzew, które mają ogromne znaczenie dla bioróżnorodności. Mówiłem Wam przed chwilą o łęgach przystrumykowych. Może to mieć aż takie formy. Może to przybierać właśnie tak, że każdy rów jest zarośnięty, tworzą się korytarze ekologiczne. W środku jest sporo łąk, tak jak tutaj, to są akurat część, to są nasze społeczne rezerwaty przyrody. I w takich zacisznych łączkach jest bardzo dużo motyli. One tam nie mają, mają bardzo dobrą termikę, nie ma silnego wiatru. Mają takie lasy, ciągi wzdłuż cieków powodują również ochronę przed erozją wietrzną, więc takie miejsca, oczywiście często pozyskiwane jest tam drewno przez rolników, obławiane są wierzby, tworzą się wierzby głowiaste, nie ma, uważam, w tym nic złego. Jeśli sam ciąg jest zachowywany, pozwalamy mu odrastać, no to możemy też tworzyć nowe siedliska w krajobrazie rolniczym, ale mają one ważne znaczenie w ochronie przyrody w Polsce. Czasem wzdłuż takiego cieku zdarzają się jakieś takie inne siedliska, na przykład siedliska z lepiężnikiem różowym, ciekawe, z wielkimi łopuszastymi liśćmi. Takie łopuchy tworzą się i tworzą się takie ciekawe, pachnące zbiorowiska właśnie z lepiężnikiem, bo lepiężnik ma taki mocny, czasem duszący wręcz zapach, jeśli przełamiemy wodyczkę czy liść. No oczywiście jest tu mnóstwo ptaków takich pospolitych, kapturki, cznadle, gąsiorki, srokosze. To jest nasze bogactwo takie śródpolne, które powinno być za wszelką cenę chronione. W środku, jeśli wejdziemy do takiego łęgu, często to wygląda tak, ma to nie tylko znamiona, ale ma to charakter naturalny. Są powalone drzewa, porośnięte mchami. Mamy tutaj do czynienia również z zatrzymywaniem wody, co ma duże znaczenie w rolnictwie, ma duże znaczenie w ochronie przyrody. Ta woda nie spływa prosto do morza, tak? Co popadało, to poleciało, tylko właśnie płynie wolniej przez te wszystkie przeszkody. Ta ziemia, często są to mursze, są dobrze nawodnione, są takimi naturalnymi akumulatorami wody, ale też akumulatorami zbiera się tutaj sporo. Zmagazynowany jest dwutlenek węgla, co ma ogromne znaczenie przy zmianach klimatycznych. Patrząc tylko tak króciutko, to jakaś rzeżucha gorzka, jakieś kaczeńce, irys, mówię berula, jakieś potoczniki, no, można by tam się poprzyglądać, bzy czarne, olchy szare, olchy czarne. Małe zdjęcie, a można by tutaj no, zobaczyć jakieś przytaczniki, potoczniki i można zobaczyć sporo roślin, także ciekawych, więc to ma dużą wartość dla ochrony przyrody. Rzecz, która mnie fascynuje od lat, to są już naprawdę skrawki. Kiedy ujarzmiliśmy rzeki, wrzuciliśmy je w koryta i nie pozwalamy im pracować w swoich pradolinach, co robiły przez tysiące lat. No to zbliżyliśmy wały do rzek, a gdzieś tam na zawalu pozostały takie pozostałości po tym, jak płynęła kiedyś rzeka. To jest akurat rzeka Odra, mniej więcej na granicy gmin Miękinia i Środa Śląska, tak powiedzmy lecąc z Wrocławia do Lubiąża na lewym brzegu. Można zobaczyć takie właśnie fragmenty. Tutaj dokładnie tędy płynęła kiedyś rzeka i widać te ramiona. Pewnie to były kiedyś dawno też rzeki anastomozujące, czyli mające wiele koryt, rozlewające się, i to wszystko pięknie widać na tych polach, gdzie pszenica jeszcze nie dojrzała na żółto całkiem. Widać te wszystkie kanały, tędy, jak ta rzeka to drążyła z góry, jak się fruwa. Widać to naprawdę genialnie. I w tych pozostałościach miałem okazję przez jakiś czas badać na przykład biologię żurawi. W każdym prawie teraz takim oczku żuraw siedzi na gnieździe. Siedzą też sporo kaczek, bardzo dużo płazów. Więc bardzo ważną jest rzeczą, żeby nie oborywać tego do samej wody, żeby pozostawiać strefy przejściowe tak, żeby
zanim dotrze to, co spływa z pól, tak, czyli nadmiar nawozów azotowych i, czy fosforowych, żeby to wszystko było wyłapywane przez takie strefy, dlatego że dochodzi do rozrostu później takich no, choćby trzcinowisk i te cenne tużycowiska przekształcają się, wchodzi pałka szerokolistna, która bardzo lubi azot. No i oczywiście są to wody, które nie są najlepsze wtedy dla płazów, które się tutaj rozmnażają, a właśnie z takich miejsc ciągle jeszcze słychać chóry rzekotek. Na takich wielkich polach zdarzają się grzebiuszki ziemne, więc patrząc na to, na takie pola, warto pamiętać, że te dwie skiby można zachować dla przyrody. Myślę również, że powinno się kompletnie odwrócić zasadę, a to już idzie w tym kierunku, zasadę dopłat dla rolników, to znaczy płacić do całego hektara z zastrzeżeniem, że nie wolno zmniejszać powierzchni tych naturalnych, tych przyrodniczych, które są na danej działce. Z jednej strony nie powoduje to właśnie ciągłego biegu, żeby było więcej, 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 tylko pozwala to na bardziej zrównoważone rolnictwo, a rolnik nie traci przy tym na dopłatach. Tak, no zdarzają się tutaj, mam wypisane choćby na przykład sieweczki rzeczne w takich miejscach, gdzie ta woda stała, potem wyschła, no sieweczki bardzo chętnie, te efemeryczne ptaki wchodzą w takie miejsca, są żerowiska bocianów. Czasem w takich miejscach w sierpniu, kiedy lecą ptaki siewkowe, można tych ptaków zobaczyć masa, lecą bataliony, różne brodźce, więc takie śródpolne, rozciągnięte aluwia z wodą są niezwykle ważne i tak jak mówiłem już wcześniej, i żurawie, i w tym wszystkim chowają się te wszystkie drobne zwierzaki, zające, i to ma duże znaczenie dla ochrony przyrody. Coś, co robi na mnie wrażenie od 30 lat co najmniej, to są zarośla krzewów cierniowych z kolcami, tak? Łatwo sobie zapamiętać, kiedy pamiętam w latach 80. wszyscy znikali przed telewizorem, leciał taki film, nazywał się Ptaki ciernistych krzewów z Richardem Chamberlainem. I warto sobie zapamiętać, że te ptaki ciernistych krzewów gnieżdżą się w czyżniach. Po polsku nazywa się takie zadrzewienie śródpolne czyżnią. Jak się przyjrzycie, ja specjalnie latałem na zdjęcia wtedy, kiedy kwitnie tarnina, tak? Za chwilę będzie kwitł rzepak. To są sady pod Trzebnicą. I jak się przyjrzymy temu wszystkiemu bardzo, bardzo dokładnie, zresztą to są takie fajne gleby lesowe, to tutaj właśnie są i głogi, i tarniny, i róże, różne gatunki róż, głównie róża dzika. Do tego są grusze, czyli te śliwy, te wszystkie gatunki kolczaste, broniące się przed zjedzeniem, czyli pewnie smaczne dla jeleni. I one często porastają, zobaczcie, takie właśnie fragmenty takich terasowych fragmentów wzgórza, których nie da się zaorać. No i okazuje się, że tam jest i pokrzewka jarzębata, i gąsiorek, i srokosz, no i są kuropatwy. I w wielu miejscach, tam gdzie jest ciut wilgotniej, tworzą się welony chmielowe, takie charakterystyczne bardziej dla łęgów fragmenty przyrody. Jakieś derenie, grusze, tak jak. I to wszystko powoduje, że te zadrzewienia tętnią życiem i powinny być jeszcze, wrócę, bezwzględnie zachowywane. I myślę również, że za to właśnie, że rolnik ma takie zadrzewienie, powinien dostawać pieniądze, a nie za to, że tak wszyscy ma pole kukurydzy, tak? Bo to do pola kukurydzy niech dostaje tyle dopłat, co wszyscy, ale za to, że miałby taki właśnie pas, za ten pas tarnin mógłby dostać drugie tyle, bo wartość tego dla dziedzictwa przyrodniczego Polski jest przeogromna, ilość gatunków, które tutaj mieszkają, jest ogromna, a do tego są to drzewa i krzewy często, które mają sporo owoców, tak, jakieś głogi, tarniny. To w zasadzie od jesieni do wiosny, kiedy pozostają te owoce na krzewach, karmią się tu setki pszczołów, droździki, przychodzą inne gatunki zwierząt, które zjadają choćby leżące gruszki, a do tego wszystkiego jest tu sporo zapylaczy i owadów, które właśnie też
żywią się tymi owocami, więc jest to taki kocioł przyrody bardzo duży. W tych fragmentach często, gdzie nie ma drzew, są takie małe kserotermy, właśnie zachowane są takie super siedliska ciepłe, z motylami, z kraśnikami, które wymagają oczywiście badań i obserwacji. Tego bym od rolników nie wymagał, chyba że ktoś jest jakimś fascynatem przyrody, ale samo to, że wie, że już ma coś takiego, powinno być zachowane, chronione i taki rolnik powinien być wspomagany, no tak, żeby był zadowolony, że może chronić przyrodę. Tak, to już byliśmy. Proszę Państwa, Miedze. To jest zdjęcie zrobione w 2006 roku. W tej chwili, gdybyśmy zrobili to samo zdjęcie z tego samego miejsca, okazałoby się, że mamy do czynienia z trzema, czterema uprawami. Zobaczcie, tutaj każdy rolnik ze wsi miał inną uprawę. Po środku były miedze, jakieś takie małe lub większe, szersze te miedze. No i to są rzeczy super dla skowronków, dla tych wszystkich ptaków, które gnieżdżą się na obszarach śródpolnych. O tym mówiłem również przy rzekach, o tych gatunkach, ale właśnie w tych miedzach na okrajkach można chronić rośliny segetalne. Ktoś powie, jak to konkol trujący? No tak, ale konkol stał się gatunkiem bardzo rzadkim i właśnie tak pozostawianie stref wzdłuż miedz jest jedyną szansą na przetrwanie tych gatunków, czy takie piękne chwasty jak ostróżeczka polna. Oczywiście, tak jak w przypadku róży francuskiej, gatunku z Czerwonej Księgi, która czasem właśnie rozmnaża się gdzieś tam na skraju pól, choćby w Dolinie Odry na miedzach, zachowanie tych miedz jest kluczowe dla zachowania gatunków naprawdę rzadkich. Wracam do muraw kserotermicznych. Wspominałem, pokazywałem podobne zdjęcie przy użytkach ekologicznych. No to są właśnie takie gdzieś tam na wzgórzach często już wyrobiska, jeszcze tak jak na Dolnym Śląsku, po niemieckie wyrobiska zarośnięte murawami kserotermicznymi, kiedy ludzie mieli wkoło jeszcze krowy i owce, to takie miejsca były dodatkowo wypasane, co było zbawienne dla tych miejsc. One nie zarastały wtedy drzewami, nie wchodziła w to sosna, nie wchodziły w to różne krzewy i wtedy mieliśmy do czynienia na przykład ze stanowiskami sasanki łąkowej, które w tej chwili są na jednym stanowisku na całym Dolnym Śląsku, tylko i to zarastającym, wymagającym wycinki dużej ilości drzew, które zarosły tą kserotermę. A drugie stanowisko, które było jeszcze kilkanaście, powiedzmy, czy tam 20 lat temu pod Głogowem, zdaje się, że zostało zabudowane, weszła ta szalejąca deweloperka wokół miejska i zmiotła z powierzchni ziemi bardzo rzadkie rośliny. Oczywiście będzie sporo takich roślin, które są dość pospolite, choćby pierwiosnek lekarski, czy pierwiosnka lekarska, już nie można to nazywać. No ale już takie rzeczy jak pszeniec różowy, to już są rzeczy rzadkie i charakterystyczne dla tych właśnie pozostałości śródpolnych. Tak. Jeśli chodzi o rośliny, takie ciekawe możliwości daje, czy szczotlicha sina, czy chroszcz nagołodygowy. To są takie, no, niekoniecznie dobrze rozpoznawalne jak naradka północna rośliny, ale one w takich miejscach czasem występują. Jeśli chodzi o motyle, chyba są to najbogatsze owady, w ogóle siedliska, te pozostałości właśnie ciepłych, nagrzanych fragmentów ziemi, choćby z siwoszkiem błękitnym, takim prostoskrzydłym szarańczakiem, czy no, myślę tak, paść królowej znany w tej chwili, pojawiają się coraz częściej u nas na Dolnym Śląsku, w wielu miejscach, pazie żeglarze, no, ale te wszystkie pospolite gatunki motyli, ssałki wszelkie, polowce, przestrojniki, wszystkie te znajdują miejsce i rozrodu, i odpoczynku, i przebywania właśnie w takich czy miedzach, czy murawach kserotermicznych. Rzecz, która jest niezwykle ważna, zwłaszcza tam, gdzie są gleby lesowe, gdzie tworzą się takie wąwozy, myślę o Płaskowyżu Głubczyckim, myślę o wzgórzach Trzebnickich, no, o Lubelszczyźnie, o której uczymy się o wąwozach lesowych jeszcze w podstawówce bodajże, przynajmniej ja to z podstawówki pamiętam, no to zachowanie takich głębokich jarów ma nie tylko znaczenie dla przyrody, ma również znaczenie dla rolnictwa,
bo chodzi o ochronę gleb, o erozję. Natomiast często są to takie miejsca, gdzie są przestoje starych drzew, gdzie nikomu się tam w związku z trudnością zaorania, pozyskania nie chciało bawić w niszczenie tej przyrody i pozostały naprawdę takie małe, głębokie puszcze pośród pól, które powinny być absolutnie bezwarunkowo chronione z definicji. Często wysypywane są tam kamienie, jakieś z pola, krzaki, no, czy nawet śmieci, opony. To wymagałoby naprawdę zmiany myślenia i nieniszczenia takich fragmentów. To jest bodajże wąwóz Włóknicy na wzgórzach Trzebnickich. W takich miejscach oczywiście można zobaczyć czarki austriackie. Kiedyś nazywaliśmy je czarkami. Wszystkie nazywaliśmy czarkami austriackimi. Okazuje się, że tam przy budowie komórkowej czy spojrzeniu przez binokular te cechy są nieco inne, dlatego pozostała jeszcze czarka szkarłatna, ale myślimy o czarce austriackiej. W takich ciemnych wąwozach można takie grzyby właśnie teraz zimą, bo opowiadam o tym zimą, można je odkryć. No i rzecz kluczowa i rzecz równocześnie na zdjęciu straszna, to znaczy zobaczcie Państwo, jak wyglądają rozlewiska po prawej stronie, po roztopach wiosennych w Dolinie Odry. I to są rzeczy, które zalewają, znikają, pojawiają się tam czajki, pojawiają się sieweczki rzeczne. Natomiast jeśli spojrzymy na oczko wodne, to zobaczymy, jak bardzo jest zaorane. Opowiadałem o podobnych rzeczach w szkole rolniczej młodym ludziom z technikum rolniczego. I chłopak, który dość fajnie śledził to, o czym mówię, popatrzył na to oczko i powiedział: mam taki duży traktor, żebym to jeszcze bardziej zaorał. I ta chęć zaorania jeszcze więcej, ta taka wpajana w wielu regionach Polski, zachłanność powoduje, że no, możesz sobie zaorać, chłopie, jeszcze więcej. Możesz tak myśleć, ale równocześnie niszczysz jakość swojego życia, niszczysz bioróżnorodność, niszczysz to wszystko, co jest dziedzictwem, o czym będę mówił w każdym wykładzie. To jest dziedzictwem naszego kraju, więc warto się zastanowić, mając te takie największe na świecie traktory, czy aby na pewno wszystko powinniśmy zaorać, czy może naprawdę warto tutaj pozostawić fragmenty, a ustawodawca powinien tak pomyśleć, żeby ten rolnik dostał takie pieniądze w ramach rekompensaty za zachowanie takiego oczka wodnego, żeby tym wielkim traktorem zostawił jeszcze chociaż jeden przejazd dla przyrody i żeby to, co wyrzucane jest w tej chwili na pola w postaci nawozów, te wszelkie osady, obornik z ferm przemysłowych, żeby to mogło pomagać roślinom, a nie spływać do oczek wodnych i niszczyć po prostu rozród płazów. A w tych oczkach wodnych oczywiście gnieżdżą się rzadkie ptaki, ale również rozmnażają się, tak jak widzicie tutaj, płazy, rzekotki czy ropuchy szare. Tu na dole jest taki samiec w wodzie czekający na swoją partnerkę i pewnie tam tych samców siedzi dookoła w tej wodzie więcej i na tą nieszczęsną dziewczynę czekają, żeby się rozmnożyć, choć widok coraz rzadszy, przynajmniej na Dolnym Śląsku ja tych płazów widzę mniej, mniej i jeszcze raz mniej. Oczka wodne, no oczywiście w wielu miejscach jeszcze jest kumach nizin, rozradza się żuraw, rozradza się wodnik. Są też gatunki, które zaskakują, choćby na przykład taki chruściel zielonka, który mnie w kilku miejscach zaskoczył, że gnieździ się w takich właśnie raczej większych, takich starorzeczowych oczkach wodnych w dolinie, choćby Odry. Turzycowiska, trzcinowiska, pałkowiska, no to jest rzecz, której nie da się zaorać na szczęście, ale chociaż można osuszyć, zmeliorować, ale warto to pozostawić i być może powołać tu jakiś użytek ekologiczny i dobrze zastanowić się nad tym, że takie miejsca mają ogromne znaczenie wodochronne, retencyjne, zatrzymują dużo wody i jeśli będziemy mieli takie miejsca, to równocześnie będziemy mieli wilgoć wokół pól.
I to, że tam gdzieś na skraju pola jest wilgotnie, czasem się burzymy bardzo, bo tam bobry zbudowały tamę, to często nie zdajemy sobie sprawy, że te bobry wykonały robotę za kilkaset tysięcy złotych, zatrzymując wodę na te okresy suche i te nasze pola oddalone nieco dalej od tego cieku, na którym są bobry, bardzo mocno z tego korzystają. Nie są drenowane całe pola, nie spływają do Bałtyku, nie spływa ta woda, tylko mogą korzystać z tego rośliny, które są utrzymywane przez rolników. No, w takich miejscach w ostatnich latach pojawiają się również gęsi gęgawy, które rosną liczebnie w związku właśnie z eutrofizacją wód, akurat łabędziom i w ogóle gęsiom takie to służy i powinny być te wszystkie fragmenty w jakiś sposób chronione. Ktoś powie, a spotykam się coraz częściej, a jakieś jedno drzewo przeszkadza mi, widać tutaj nawet na zdjęciu pod brzegiem w Dolinie Odry, między brzegiem a Opolem, widać na tych wielkich polach rzepaku, gdzie się produkuje za chwilę olej. No ten rolnik musi to drzewo objeżdżać, czy przy koszeniu, czy przy opryskach. I wiadomo, że jest to jakieś utrudnienie, ale jeśli spojrzymy na to z innej strony, że w tych pojedynczych drzewach rozradzają się i to w takich długich okresach, 4-5-letnich, pachnice dębowe, czy koziorogi dębosze, czy kwietnice okazałe, to wtedy takie pojedyncze drzewa mają ogromne znaczenie. Uczestniczyłem kiedyś w takich badaniach jednego jesiona z Dziuplą, co tam występuje. Te gatunki są ciągle oznaczane przez kolegów entomologów z Poznania. To jest zaskakujące, ile w takim drzewie na przykład zimuje, jeśli jest lekko wypróchniałe, ile zimuje płazów, ile jest gryzoni, ile jest gatunków pajęczaków, ile jest w ogóle wszelkich bezkręgowców. Jest zaskakująco dużo, więc to są takie pojedyncze oazy życia na terenach rolniczych. Można gdzieś tam na tych wzdłuż pól również spotkać jakieś olejce. Ale przy tych starych drzewach udawało mi się znajdować rzadkie grzyby, choćby mądziaki psie. Więc ta bioróżnorodność ma bardzo, bardzo dużą zależność od tego, czy pozostanie choćby jakiś jeden ostatni fragment przyrody. Bodajże w badaniach Holendrów wykazano, co jest dla mnie oczywistą rzeczą, że w miejscu, gdzie są na przykład na ogromnych polach, monokulturach, często kukurydzy czy innych upraw, są maszty energetyczne, to się okazuje, że wtedy tutaj w tych malutkich wyspach tworzą się takie wyspy bioróżnorodności, wybuchy, gnieżdżą się jakieś potrzeszcze, trznadle, gąsiorki, jeśli są jakieś krzewy. Okazuje się, że często korzystają z tych masztów ptaki drapieżne. Śpiewają trznadle, zatrzymują się z owady, zwłaszcza na przykład dzicy zapylacze, którzy w tych takich malutkich miejscach mają swoje ostatnie schronienie. Więc zachowanie nawet tego typu fragmentów ma znaczenie, a wycinanie krzewów wokół tych słupów powinno być konsultowane z przyrodnikami, żeby dobrać ewentualnie okres wycinki czy sposób, w jaki to będzie robione, bo zabierając, niszcząc, czy na przykład opryskując taką wyspę, to niszczymy bioróżnorodność nie o 100%, ale o wiele, wiele więcej w stosunku do okolicznych pól. Tak to wygląda. No, tak jak mówiłem, potrzeszcze, gąsiorki, trznadle, wszystkie korzystają z tego typu rozwiązań. No i pokazuję rzecz, która mnie zawsze fascynuje, jak fruwam na zdjęcia. Takie miejsca, gdzie rolnicy składują kiszonkę. Estetycznie może to mieć trudny, powiedzmy, wydźwięk, jak się to widzi. Raz jest lepiej, raz jest gorzej. Natomiast takie miejsca są bardzo ważne dla wielu gatunków zwierząt i jeśli będziemy jechali przez Wielkopolskę, to można zaryzykować stwierdzenie, że każde większe gospodarstwo takie z kiszonką, z takim fragmentem takiej rozjeżdżonej, ruderalnej przyrody, będzie miało swoją dzierlatkę, będzie miejscem żerowania bocianów. Będą tutaj gatunki roślin niekoniecznie może nie rzadkie, ale bardzo charakterystyczne dla
siedlisk ruderalnych, będzie tu można znaleźć różnego rodzaju ciekawe rośliny i w takich miejscach właśnie korzystają z tego te zwierzęta wokół domów, tych najbliżej domów bociany. No bażan jest, nie jest gatunkiem naszym, ale też w takich miejscach, w krzakach gdzieś tam rosną jakieś bzy czarne, nagle pojawiają się szczygły, nagle pojawiają się dzwońce, tam gdzieś w jakimś krzewie makolągwy. Więc to są takie bardzo ważne dodatki w gospodarstwie rolnym do tych cegiełek bioróżnorodności na wsi. Pokazuję to zdjęcie, które mnie zachwyca, i są takie miejsca w naszej przyrodzie. Tutaj widać dwie gminy, gminę Rudna i gminę, a nawet trzy, gminę Jemielno i gminę Wińsko na Dolnym Śląsku, Dolinę Odry, gdzie ta przyroda jest jeszcze ciągle dzika, gdzie jest piękna i nieujarzmiona. To jest ważne, żeby takie fragmenty zachowywać, ale jeśli jest możliwość na przykład wypasu krów na odrzańskich takich błoniach, to powinniśmy się na to zgadzać i zachęcać wręcz rolników, żeby te krowy nie stały w oborach, a mogły paść się tutaj, jeśli jest to tylko możliwe, to po konsultacjach z właściwymi służbami można by z powrotem wprowadzać te gatunki w dolinę. Dziękuję i tym razem zachęcam również rolników do myślenia o ochronie przyrody.